Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, mam smutną, niestety informację. 31 lipca 2023 roku zmarł Jan Przewoźnik, mistrz międzynarodowy w szachach, genialny psycholog, mistrz polski w szachach 79 roku. Janek miał 66 lat. Mówię Janek dlatego, że miałem przyjemność z nim jakiś miesiąc temu rozmawiać i przejść na ty. Gdzie wcześniej nie znaliśmy się tak naprawdę osobiście, mijaliśmy się zapewne parę razy na turniejach szachowych, ale to tylko tyle, jak to w środowisku szachowym bywa. Janek, no, Janek udostępnił nam swoje materiały psychologiczne w kursie Szachowy Ekspert, za co serdecznie Ci Janku dziękuję i one zawsze tam będą. No, coś nieprawdopodobnego, niedawno rozmawialiśmy, a teraz już Janka nie ma. Moi drodzy, przedstawię jedną z pięknych partii, które, jedną z wielu pięknych partii, które Janek rozegrał w swoim życiu. Był mistrzem międzynarodowym, mistrzem Polski, tak, dobrze słyszycie. Nie, nie każdy arcymistrz teraz musi być, znaczy w dzisiejszych czasach tak, można, w zasadzie arcymistrz zostaje mistrzem Polski, w 79 jeszcze mistrz międzynarodowy. To było coś moi drodzy. Mistrz Międzynarodowy w 79 to była wielka klasa, to była wielka siła szachowa. Proszę mi wierzyć, takich ludzi jest już niestety coraz mniej na szachowym podwórku. Ja bardzo się cieszę, że miałem okazję poznać tego człowieka i nie tylko jego, ale Janek zrobił na mnie ogromne wrażenie swoją skromnością, swoim. Swoim entuzjazmem i profesjonalizmem. Dosyć myślę, że już przedłużania, więcej można o Janku na pewno przeczytać, czy na Wikipedii, czy w internecie można wiele na ten temat i jego publikacji poczytać, dowiedzieć się, jakim genialnym był człowiekiem. Przepraszam, no jest to dosyć trudne, ale już przechodzę do analizy, będzie troszkę łatwiej mi już teraz opowiadać, o posunięciach. Przeciwnikiem, Janka, przewoźnika w. Roku 2003, z której pochodzi ta partia, był Tomasz Markowski z rankingiem 2610 w tamtym czasie. Janek miał wtedy ranking 2408 i genialnie tutaj zagrał tę partię. Tomasz Markowski rozpoczął ruchem G3. Był to jego znak rozpoznawczy. Swo sw no, swoją drogą Tomek Markowski też był wielokrotnym mistrzem polski i genialnym szechistą. Oczywiście teraz jest już na dalszym planie, ale nadal jest silnym graczem, arcymistrzem. G3 było bardzo często stosowane przez tego zawodnika. Janek odpowiedział D5, skoczek zagrał na F3 i w tym momencie Jan przewoźnik zagrał. Grał skoczkiem na C6. Wygląda na pozór dziwnie. Trzeba się tu zapewne też liczyć z ruchem D4. Tą partię, tę partię miałem przyjemność analizować z pewnego czasopisma, z komentarzem Jana Przewoźnika. Niestety nie dogrzebałem się do materiałów i nie przytoczę słów, które tutaj tłumaczył podczas rozgrywania tej partii, ale postaram się zobrazować jak najbardziej tylko mogę jego tok myślenia. Skoczek C6, prosty ruch, na pewno troszeczkę wybijający z rytmu przeciwnika z tego co pamiętam, bo tutaj można grać głównie C6-pionkiem w tym momencie goniec G2 nastąpiło E5 czyli proste szachy stosował tutaj mistrz międzynarodowy który zbudował sobie po prostu centrum, białe na to pozwoliły, więc dlaczego nie posunięcie D3, goniec na E6 Zwróćmy uwagę, że też jest taki ruch jak skoczek na G5, ale ten ruch tak naprawdę niewiele wnosi, gdyż można sobie z gońcem przespacerować w ten sposób i stanąć na G6 i nie nic złego się tutaj gońcowi nie stanie, dlatego też białe zdecydowały się na roszadę, Posunięcie F6 oczywiście wzmacniające centrum i pole G5. Skoczek z B na D2, Hetman D7. Prosty, logiczny plan czarnych. Jest zbudowane centrum. Hetman z gońcem są piękną maczugą, tutaj można uderzać w pole H3 i jest przygotowana długa roszada. Ale partia była naprawdę zaskakująca i z genialnym zrozumieniem e, tutaj czarnych. Posunięcie c3 ze strony białych, oczywiście jest szykowany ruch b4, żeby próbować atakować skrzydło hetmańskie. Janek decyduje się trochę wbrew regułom szachowym od razu zagrywać na e, gońcem na pole h3. Ja bym w tym miejscu na przykład się zastanowił i pomyślał, czy nie zagrać na przykład A5, żeby nie przeszkodzić przeciwnikowi, czy nie wyprowadzić skoczka sobie tędy lub na, e, na E7, lub końca na przykład na C5 i wrócić, potem skoczka na E7. Czyli mówiąc krótko, ja bym stosował sobie tutaj wyprowadzanie figur. A Janek, przewoźnik, zagrał po prostu goniec h On bardzo dobrze psychologicznie podszedł do tej partii. Z tego komentarza, który właśnie zamieścił w czasopiśmie, szkoda, że go nie mam, bardzo tego żałuję. Ale to właśnie działało mniej więcej na tej zasadzie, że chciał już grać trochę inaczej pod przeciwnika. Czyli starał się od razu go tutaj wybić z rytmu i wymienić bardzo silnego gońca z G2, który, którym dobrze Janek Markowski, przepraszam, Tomasz Markowski, operował właśnie w swoich partiach. Posunię Posunięcie B4 ze strony białych, no i tutaj czarne od razu wybiły gońca. I co ciekawe, skoczek na H6. Janek postanowił w tej partii nie ruszować króla, tylko zostawić go w centrum, dlatego że z tej strony szykuje się batalia pionkowa. Ale też czarne będą miały możliwości batalii pionkowej z drugiej strony. Posunięcie A4 ze strony białych jest skoczek na F7, i skoczek już teraz stoi. Na dobrym miejscu, ciekawym miejscu, które, które kontroluje fajnie centrum oraz, no po prostu nie zasłania gońca. Jakbyśmy stanęli skoczkiem na 7 to troszeczkę byłoby na pewno trudniej. Goniec zagrywa na A3. I teraz Jan przewoźnik, według w ogóle też silnika, zagrywa najlepszy ruch. W pozycji ruch jest trudnym posunięciem. Junior w dzisiejszych czasach raczej nie wykona takiego posunięcia, znaczy może się to zdarzyć, ale żeby świadomie to wykonać i zrozumieć to posunięcie, to jest coś genialnego. Naprawdę rewelacja, jak grał Jan Przewoźnik. To jest tylko mała namiastka jego umiejętności. Moi drodzy, możecie też spróbować zatrzymać materiał i e, spróbować znaleźć to posunięcie. Otóż Janek zagrywa skoczkiem z C6 na D8. Bardzo dziwny ruch na pierwszy rzut oka, bardzo nieprofesjonalny, można by było powiedzieć. Dlaczego figura się cofa? O co w ogóle w tym chodzi? Moi drodzy, tutaj przede wszystkim manewrujemy skoczkiem, dlatego, żeby go ustawić na jeszcze lepszą pozycję. Na e6 skoczek będzie stał genialnie, będzie on w centrum świetnie operował, będzie miał możliwość wejścia na pole c5. Za chwilę to zobaczycie, dlaczego te pole c5 będzie istotne. On już przewidział strategiczne ustawienie pionków, jakie nastąpi. No i skoczek z e6 będzie też mógł dobrze kontrolować tutaj atak na skrzydle królewskim. A skoczek na c6, on tak naprawdę już nic dobrego nie robi, no bo jakby tutaj pionek zagrał na b5, no to co? Skoczek idzie na a5 i skoczek stoi na bandzie i oczywiście to nie byłyby złe ruchy, ale zamysł e, tutaj czarnych jest po prostu rewelacyjny. E, to jest Stara szkoła mistrzów. Ja e, przepraszam, że rozciągam bardzo dzisiaj ten materiał, ale chcę e, zobrazować i przypieczętować genialność tego człowieka e, i żeby mieć też materiał do nauki, bo e, warto się uczyć na pewno z partii Janka zrozumienia szachów. Posunięcie C4 jest ruch D4. Hetman zagrywa na B3. Pionki oczywiście tutaj białych wyglądają groźnie. No Na pozór groźnie. Zobaczcie, też, że yy, można powiedzieć, że białe są lepiej rozwinięte figurowo. Wszystkie figury praktycznie już grają, a czarne jeszcze mają dużo figur na ósmej linii i trzeba sobie z tym też poradzić. Ale tu jest zachowany spokój, dlatego że pozycja ma charakter zamknięty raczej zamknięty i jest czas właśnie na przemanowywanie przemaną. Przema... Przerzucenie figur na lepszą pozycję, przepraszam. Zaczynam się czasami. E, tutaj też jest ważna kwestia, taka, że nie ma gońca białopolowego. I ten goniec, no właśnie, nie uderza już w pole potencjalne, pole B7. Więc czasami trzeba też grać pole, posunięcie C6. Nie, ma, nie trzeba tego w tym momencie robić. B5 ze strony białych, no to jest logiczne posunięcie. Chcemy otworzyć gońca. Przepraszam, taki, taki ruch nie nastąpił. I co robi Jan Przewoźnik? Janek, Janek bardzo dobrze do tego psychologicznie podszedł. Zagrywa H5, wywiera już powoli presję na białym królu. Nastąpiło bicie, na co jest król f8. Jakże to teraz cenny ruch w dzisiejszych czasach, moi drodzy. Nie ma roszady, król się tutaj bezpiecznie chowa. Nastąpiło h4. Jest to posunięcie oczywiście obronne ze strony białych, no bo bardzo szybko czarne mogłyby zagrać g5, h4 lub nawet od razu h4 i próbować g5 otwierać pozycję. h4 ze strony białych i wieża h6. Zobaczcie, co zrobił mistrz międzynarodowy. Jan Przewoźnik zagrał wieżą. Ta wieża przeskoczy tutaj, i w prosty sposób pokazuje, że będzie chciał atakować przeciwnika, chociażby ruchem skoczek na F4. To wszystko grozi. Wieża H1, białe, yy, grając taki ruch, na pewno już czują oddech na plecach yy, i się tym na pewno przejmują, martwią. Wieża G6 konsekwentnie. Hetman dał szacha, więc król sobie uciek Posunięcie A5, no bo cóż mogą robić białe? Zobaczcie, że. Czarne też nie reagują kompletnie na skrzydle hetmańskim, i tu się nic absolutnie złego nie dzieje. Czarne po prostu stoją yy, na skrzydle hetmańskim w miejscu. Jednak nastąpiło teraz F5, no i robi się białymi powoli gorąco. Król na H2 bierze F8. Wprowadzenie ostatniej figury do gry i do ataku. Zobaczcie, co. Janek robi tutaj z arcymistrzem, który w tamtych 20 lat temu, mając 2,600 ranking, moi drodzy, to jak w dzisiejszych czasach jest 2,700 co najmniej. E, niesamowite to jest wszystko. Kto się dobrze interesuje szachami, no to na pewno mnie dobrze zrozumie. Wieża z Hana E1, wieża zagrywa na G4. No ta wieża też zaczyna pomagać w zagraniu na przykład E4. Zobaczcie, logika, jaką kieruje się Jan przewoźnik, jest fantastyczna. Coś rewelacyjnego. Król. H1, posunięcie, E4. Ja tak sobie teraz przypomniałem na poczekaniu, że ja tę partię analizowałem z czasopisma. Moi drodzy, co najmniej też z 20 lat temu, może 15, dokładnie nie pamiętam, dawno, dawno temu. I teraz mam przyjemność ją pokazać Wam, z czego się bardzo cieszę. Skoczek zagrywa na H2 i tutaj widzimy, że no wieża jak odejdzie, no to nastąpi bicie pionka więc Janek robi ruch wtrącony posunięcie E3 i już na pierwszy rzut oka widać, że pozycja białymi robi się bardzo, bardzo nieprzyjemna. W tym momencie musiało nastąpić bicie na E3 i wieża bije na G3. Jeżeli pionek by zbił na D4, to nic prostszego, tutaj po prostu odbić skoczkiem do centrum i dalej kontynuować swoje zapędy atak. Na przeciwnika tutaj Hetman na H3, i tak dalej. W ten sposób można by było grać. Wieża G3, skoczek z D na F3. Pionek wybił na E3. Wieża G1, no i posunięcie F4 przytrzymujące ten punkt, ten G3. Zobaczcie, że Biały Król ma ogromne problemy. Nie ma gońców, więc można powiedzieć, że trochę lepiej, ale też nie do końca. Tutaj, oczywiście, po wybiciu wieży jest od razu bicie. Ja tak na skoczka, i skoczek na F4 wchodzi. Hetman na H3 wchodzi. Wszystko jest dobrze zaplanowane. Hetman B2, skoczek na H6. Oczywiście skoczek ma chrapkę albo na G4, albo na F5, żeby wejść. Skoczek na E5, Hetman D8. Subtelnie ucieczka na D8, ale też z niecnym planem ataku na pionka. Skoczek wrócił na H3. Białe próbują się trochę rozwiązywać w tej pozycji, ale jest piękne uderzenie skoczek na G4, które chce odciągnąć tego skoczka w centrum. Chce go wymienić. Białe wymieniły na G3. I zagrały wieżą na G1. Na co czarne odpowiedziały znowu bardzo pięknym, logicznym ruchem. No bo jak dalej progresować w tej pozycji, choć wydaje się, że tu jest świetnie? Wiele osób pewnie zastanawia się, czy można zagrać skoczek F2. Pewnie można, ale czy to da jakiś efekt? Możliwe, że nie, bo król spokojnie ucieka. W tym momencie nastąpiło wieża F5. Jest to piękny ruch, który naciska na skoczka i teraz grozi po wybiciu na G3, bo to się może narzucać. Po prostu grozi wzięcie skoczka, odciągnięcie skoczka z F3 i wtargnięcie Hetmanem na pole H4 z wygraną pozycją. Skoczek zagrał na G6, no i król H7. Białe tutaj sobie zdały sprawę z tego, że pozycja jest katastrofalna. Nastąpiło D4. W tym momencie król zbił po prostu skoczka. Skoczek jakby uciekł, no to tutaj też atak matowy na pole h4. Nic by tutaj białe nie mogły zrobić. Wieża zbiła na g3 i wieża zbiła na f3. Moi drodzy, w tym momencie Jan Markowski poddał partię. Partia jest e, przegrana kompletnie, no z prostego powodu, chociażby jakby tutaj będzie wybicie, to hetman h4. Dalej chyba nie trzeba tłumaczyć, e, że to jest kompletnie wygrana pozycja. Oczywiście albo bijemy tu, a po król g2 jest hetman h2. Piękna partia, piękne zrozumienie pozycji. No, moi drodzy. Szkoda, bo to był człowiek, który mógłby jeszcze przez następne 40 lat spokojnie, no nie chcę przesadzić, oczywiście, ale mógłby jeszcze pożyć długo, żeby uczyć wiele pokoleń, jak się powinno w szachach jak się powinno w szachy grać, jak się powinno myśleć, jak należy rozumieć szachy. Jedyne co nam pozostaje po Janku to jego publikacje, jego partie i warto do nich wracać. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam serdecznie, do widzenia, do zobaczenia, cześć.